Ze środków Ministerstwa Kultury w tym roku muzeum realizowało trzy duże projekty. Pierwszy z nich to Miasto Dzieci. Drugi to konserwacja oraz utrzymanie w ruchu zabytkowej lokomotywy. Ostatnim, największym projektem jest modernizacja i konserwacja zabytkowej infrastruktury muzeum. Ten projekt, jakby jego celem jest stworzenie żywego muzeum. To znaczy idea jest taka, że z jakby z tych środków ministerialnych i też naszych środków odtworzyliśmy, właściwie w całości całą zabytkową infrastrukturę, kolejową infrastrukturę muzeum. Generalnie pomysł jest taki, żeby po prostu jadąc tym parowozem zobaczyć, przejść przez, przez wszystkie etapy służące przygotowaniu tej lokomotywy do jazdy. Czyli będziemy mieli żuraw węglowy, tak? czyli to miejsce, gdzie na nawęgla się lokomotywy. Jest olejarnia, czyli miejsce, gdzie przechowuje się olej. Jest piaskownia, czyli miejsce, gdzie po prostu się ten piasek do lokomotyw też potrzebny po prostu wkładało. Potem jest ta obrotnica kolejowa nasza, potem wjeżdżamy na hale, jest zapadnia kolejowa, czyli miejsce służące naprawie lokomotyw. Potem wyjeżdżamy, tam zbudowaliśmy ponad 100 metrów nowego toru z rozjazdem. No i tam po prostu będzie koniec jazdy, też dwie takie stacje etapowe jakby powstały dla wsiadających i dla wysiadających, także bardzo, bardzo duża, duża rzecz i z tego co wiemy, to jest na pewno jedyna taka rzecz w Polsce. Otwarcie planowane jest na maj lub czerwiec wraz z początkiem sezonu turystycznego.